więc nie muszę się powtarzać. Więc to, o czym ja chcę opowiedzieć, to jest... Pewnie nie ma zbyt wielu osób na sali, które już w 2001 roku edytowały i nie pamiętają, jak to wtedy było i jak to jest teraz. I chciałem zrobić takie szybkie porównanie, jak było coraz trudniej edytować Wikipedię. I sam się nawet zastanawiałem, czy ja, gdybym ja teraz miał dołączyć do projektu, to czy bym dał radę. Natomiast wówczas było to dużo, dużo łatwiejsze. Więc tutaj zrobiłem sobie taki obrazek, tu jest klawiatura, a tu są dwie przerażone panie, które może by myślały o tym, żeby zacząć edytować, ale są bardzo przerażone tym, co tam się teraz dzieje. I teraz właśnie dawne czasy, więc mamy 24 grudnia 2001 i liczba haseł wtedy w projekcie o nazwie PWS to było 1164, jak sprawdziłem, i liczba edytorów była około 15. To był naprawdę fajny projekt, moim zdaniem, wówczas. Było tam miło, towarzysko, bardzo sympatyczni ludzie. I tak to właśnie wyglądało. Oczywiście tego projektu już nie ma, tylko to jest z Internet Archive. Znalazłem ostatnią wersję, która została zarejestrowana w Internet Archive. No i to tak wyglądało u góry. Bardzo śmieszne logo tutaj. I pierwsze, co mnie zaskoczyło, że już zacząłem szukać, gdzie jest zakładka edytuj. No i się okazało, że ona jest sobie tam, tutaj na dole. To się wydawało nieracjonalne, ale to oprogramowanie, na którym wówczas to działało, to jeszcze nie było MediaWiki, tylko to było UseModWiki. Nawet nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że oprogramowanie MediaWiki jest swojego rodzaju forkiem UseModWiki, znaczy zostało zrobione na bazie UseModWiki. I tak wygląda, UseModWiki sobie nadal istnieje, jest taka strona, która opisuje to, jest całkiem sporo jeszcze różnych wiki, które działają na tym starym, dziwacznym, może się wydaje, oprogramowaniu, ale które jest bardzo, bardzo proste w użyciu. I tak na przykład wygląda jedna ze stron, ta, którą chyba akurat widać, i jak widać, ten kod jest bardzo prosty. I to, co było na początku, jak edytowaliśmy, że to było proste. Klikało się tu, co prawda mało może to było widoczne, to edit, ale jak się tam już kliknęło, to spisanie samego tekstu było banalnie proste. Ale potem się zaczęły komplikacje. No i tutaj na przykład to hasło będzie się w ogóle przewijało przez moją prezentację. Mamy tutaj aktualny początek hasła Polska, tak? No i tak to wygląda teraz. Jak ktoś otworzy okno i to zobaczy, to jest zwykle po prostu no, przerażony tym, co widzi, tak? Gdzie tu jest tekst, gdzie tu jest to coś, jakieś inne dziwne rzeczy. No i wzrastały również w Wikipedii coraz bardziej wymagania. Każdy, kto zaczyna obecnie edytować, wcześniej czy później dostaje ostrzeżenie, że ten artykuł wymaga dodania linków zewnętrznych, albo nie jest zgodny z neutralnym punktem widzenia, cokolwiek to znaczy. Albo że nawet zaśmieca jakimiś paskudnymi wpisami i niech spada może w ogóle. Czy trochę grzeczniejsze, że dziękujemy za twój wkład, ale niestety nie jest weryfikowalny i również spadaj. Tak? No i teraz będę pokazywał na kolejnych ekranach, jak to się kolejno komplikowało. A więc w 2001 roku, jak ja zaczynałem, to jedyne, co ode mnie wówczas koledzy, którzy mnie do tego projektu wciągnęli, wymagali, żebym pisał, tak? Żeby to było z sensem, żeby to było w miarę na jakiś encyklopedyczny temat. I po prostu piszę, zapisuję, żadnych kodów, niczego się nie musiałem tym przejmować. W 2002 już było troszkę trudniej, bo się okazało, że zaczęto wymagać, żeby na przykład tworzyć linki, tak? W taki dziwny sposób, takimi dwoma podwójnymi kwadratami, co nie jest wcale takie naturalne, żeby pogrubiać niektóre fragmenty tekstu, żeby jak się używa jakiś obcojęzyczny termin, to żeby go umieścić pismem pochyłym, żeby potem dzielić tekst na krótkie akapity. Potem nagle się okazało, że należy być NPOW, czyli neutralnym, i to się mówiło w ten sposób, i ktoś, kto wchodził, to nie bardzo wiedział, co ten skrót oznacza. I również, żeby nie być OR, czyli nie wstawiać treści, których nie można znaleźć w innych miejscach, powiedzmy.
I tu się przyznam sam do winy, bo na przykład te reguły neutralnego punktu widzenia sam osobiście tłumaczyłem razem z kolegą Jodnejmi, którego już nie ma w projekcie, i sam bardzo silnie naciskałem na innych, żeby się tego trzymać, tak? No ale to już się zrobiło w 2002 trochę trudniejsze. W 2003, 2004 te daty, które tu podaję, są bardzo szacunkowe. Ja próbowałem, robiąc tą prezentację, zorientować się, kiedy te kolejne utrudnienia powstawały i możliwe, że one były wcześniej czy później, ale ogólną ideę chcę tylko przekazać. Więc w 2003, 2004 zaczęły się pojawiać tabele, więc należy robić tabele i spisy w Wikicodzie, tak? No i ten fragmenty tego kodu tam już widać, który komplikuje jak czytanie tekstu w edytorze. Dodawaj dużo ładowanych lokalnie ilustracji i się pojawiły już ten sposób w zapisu właśnie wstawiania do haseł ilustracji, który też nie jest taki bardzo intuicyjny. Potem się pojawiło, dzięki zresztą jednemu z polskich wikipedystów, który włączył ten system do w kodu MediaWiki, że można tworzyć wzory w LaTeXie. No ale te wzory tak wyglądają, jak się w edytorze tekstu otworzy, że to jest zupełnie dla normalnego człowieka nieczytelne. Potem, żeby dzielić teksty na sekcje i podsekcje przy pomocy takich dwóch znaków równa się. Potem pojawiły się interwiki, żeby dodawać. Potem zaczęto wymagać, żeby w Wikipedii oprócz haseł była też bibliografia, czyli informacje, na podstawie czego to było pisane. W 2005-2006 roku powstał szalony system kategoryzacji, który jest dość ciekawy, na przykład bibliotekarzy zawsze zdumiewa i zachwyca, jak to funkcjonuje, ale on jest trudny. Bardzo trudno jest komuś, kto edytuje po raz pierwszy, znaleźć odpowiednią kategorię, do której ma wpisać hasło. Nie jest to wcale takie intuicyjne i trzeba kolejną rzecz robić. Potem pojawiła się idea, żeby linkować wszystkie daty i nazwy geograficzne, więc trzeba masę linków dodawać do haseł, bo inaczej się dostanie ostrzeżenie, że nie linkujesz. Pojawiła się i przetłumaczona została zasada weryfikowalności, mniej więcej w tym czasie, która głosi z grubsza, że trzeba podać źródło do każdej informacji, którą się wstawi do Wikipedii, i jak się tego źródła nie poda, to ktoś inny może tą informację zakwestionować i usunąć. No i pojawiły się w tym czasie również szablony. Jednym z najbardziej często używanych szablonów to był Infobox, którego fragment kodu tak tu wygląda. No i było używaj Infoboxów i innych skomplikowanych szablonów. I w 2005-2006 również pojawił się system dodawania takiego automatycznego, półautomatycznego przypisów, więc podawaj źródła i przypis to jest taki szablon, który tworzy listę tych przypisów na dole. No i to nie koniec komplikacji. W 2007-2008 były dalsze komplikacje. A więc pojawił się projekt Wikimedia Commons, bodaj powstał w 2004, ale jeszcze bardzo długo w polskiej Wikipedii ładowano w pliki ze zdjęciami i grafikami raczej do polskiej Wikipedii. Natomiast w 2007-2008 już się pojawił projekt, żeby wszystkie zdjęcia przenieść na Commons. No i również skomplikował się kod wpisu, który na przykład w Commons zdjęcie się pokazuje przez file dwukropek, a u nas plik dwukropek. Wcześniej była jeszcze grafika, a w międzyczasie dwukropek, jeszcze jakieś inne, już nie pamiętam nazwy tego prefiksu dodawania. I na tym nie koniec, bo w Commons z kolei, jak już ludzie zdecydowali się tam ładować zdjęcia w zupełnie innym projekcie, w którym się trzeba osobno zalogować, to tam z kolei był taki skomplikowany formularz, który się też w trakcie rozwoju tamtego projektu coraz bardziej i bardziej komplikował. O tym powiem za chwilę w następnym, na kolejnych slajdach go pokażę. No i potem, mało tego, że jest ten znacznik ref, który wstawia w przypisy do artykułu, to jeszcze wymyślono, żeby wewnątrz tego był szablon, który formatuje te przypisy. No więc ten kod się jeszcze skomplikował, więc i był wymóg, żeby wszystkie źródła umieszczać właśnie w tych specjalnych szablonach formatujących, które jak się ogląda ten kod, to tak wygląda właśnie, jak tu widać, coraz trudniej to jest czytać. No i wreszcie jeszcze, żeby więcej tych przypisów było, to pojawiła się bardzo silna tendencja, żeby zasadę weryfikowalności traktować super dosłownie, to znaczy, żeby dawać przypisy do źródeł, do każdego najdrobniejszego nawet faktu, który się w Wikipedii dodaje. Zatem
tego typu ref wpisów może być w artykule w jednym zdaniu 4 czy 5 i znaleźć potem w tym chaosie, co jest tekstem, a co jest kodem, już jest bardzo, bardzo trudno. I w zasadzie w 8, 7 już się kod przestał tak bardzo komplikować, natomiast pojawiło się następne utrudnienie dla edytorów, mianowicie wersje przejrzane, która ogólnie mówi, że jeśli jesteś początkujący, to czekaj od kilku do kilkunastu dni, aż któryś z redaktorów, czyli edytorów, który ma tą funkcję, raczy zatwierdzić poprawioną literówkę na przykład, a żeby samemu uzyskać te uprawnienia redaktora, trzeba obecnie czekać 3 miesiące i wykonać minimum 500 edycji, aby samemu dostać te uprawnienia. Żeby było śmiesznie, bodaj w 2003 czy 2004 roku takie wymagania były dla administratora. No i mało tego, naprawdę to jest smutne, nie ma tu czasu, żeby pokazać, ale każdy może spróbować ten eksperyment sam wykonać. Wejść na stronę ostatnie zmiany Wikipedii, zobaczyć czerwone linki tych edytorów, którzy się dopiero świeżo zalogowali, kliknąć na ich stronę dyskusyjną i zobaczyć, co oni tam mają. No więc oni mają tak zwaną witajkę, czyli takie ogólne przywitanie, które takie trochę jest anonimowe, ale jest. Ale zaraz pod tym niemal każdy z nich prawie na pewno ma szablon ostrzegawczy, który mu mówi, robisz coś źle. I to jest... No ja mówię, te daty są ogólnie, ale kiedyś tak tego nie było. Jak dzisiaj wejdziecie na ostatnie zmiany i popatrzycie, jak są traktowani w większości, bo są wyjątki, mamy przewodników, ja zresztą też o tym będę mówił, natomiast co do ogólnej zasady jest tak, że początkujący ma obecnie, głównie dostaje po głowie. No tak. Tak jak mówię, to jest... Ja chciałem ogólną ideę przekazać, że to się komplikowało, te daty niekoniecznie się muszą w pełni zgadzać. Tak? No i to jest zdumiewające, że tak mamy taki projekt, który cholernie trudno jest edytować. Ludzie są w nim traktowani paskudnie, jak do niego przychodzą. A mimo to on działa. I tutaj trzeba trochę poklikać. Nie wiem, czy to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to pominę ten slajd. Mianowicie mamy tutaj takie hasło Polska i chciałem pokazać, jak ono się stopniowo rozwijało. O, no i tutaj mamy rok 2000, styczeń 2002. Tutaj wiele rzeczy teraz nie działało, ono wyglądało trochę inaczej, ale ogólnie tak to hasło wyglądało, tak? Czyli... Flaga była dużo później, tutaj to była jeszcze w GIF-ie, to zupełnie co innego było. No i teraz jak się tutaj kliknie na ten tekst źródłowy, o, ale kod był wtedy jeszcze w miarę prosty, tak? Chociaż trochę było kodu tego, ta tabeli w HTML-u, ale reszta tekstu była no, w sumie łatwa do odczytania, do kliknięcia, gdzieś zrobienia tego czegoś. Teraz mamy rok 2004. Tutaj już się trochę sprawy pokomplikowały, bo coś na kształt infoboksu, wówczas nie było takich infoboksów, tych szablonów, tylko po prostu się zrobiło takie tabelki w HTML-u i tak ta tabelka wyglądała. No i tutaj mamy już dużo, dużo więcej linków, mamy tą tabelkę, pojawia się spis treści, podział na sekcje i jak się kliknie w kod, to on już wtedy był dość skomplikowany. Nie wiem, czemu to się na niebiesko pokazuje, no nieważne. No i tak, o, tu już mamy interwiki, mamy tą tabelę, która tworzyła to i tutaj dopiero dalej jest tekst, ale tekst jest jeszcze ciągle jest czytelny, tak? Da się go edytować, nawet jak ktoś nie zna dokładnie kodu, nie ruszy tych dat, ale może jakiś tekst tu jeszcze wpisać. Teraz mamy szósty, może szósty to już pominę. Przejdę do ósmego. I w ósmym już ten artykuł wyglądał z grubsza tak, jak mamy dzisiaj. Czyli mamy już infobox, mamy tekst, ale jeszcze w ósmym, zauważcie, nie było za dużo przypisów.
Właściwie prawie wcale. Ale artykuł już był, trzeba przyznać, imponujący. Pamiętacie, jaki był krótki na początku, a tu ile tego już jest, jest. Naprawdę jest sporo treści, zdjęć i wszystkiego. No i teraz mamy rok 2010. Strona się wczytuje dużo, dużo dłużej, bo hasło po prostu jest obszerniejsze. O, i tutaj już... No. Tutaj już mamy przypisy, o właśnie, w tej części już się zaczynają, w 10 już mamy przypisy i teraz jak klikniemy właśnie w tą sekcję, a nie można tego tak osobno, to potem na końcu to pokażę, no to tu już ten tekst jest dużo, dużo bardziej skomplikowany do edytowania, aczkolwiek artykuł jest coraz bardziej imponujący, tak? Jest coraz więcej i więcej treści, coraz lepsza struktura tego wszystkiego, mało tego właśnie na końcu mamy tą imponującą listę przypisów. Mamy 105 przypisów. Jak ktoś zajmuje się trochę nauką i wie, jak wyglądają artykuły przeglądowe, artykuł przeglądowy ze 100 źródłami, to już jest przyzwoita naprawdę praca. Prace doktorskie mają 100-150 przypisów zwykle. Także to jest naprawdę imponujące. Jest, tak jak mówię, edytowanie się komplikuje jak cholera, ludzie są źle traktowani, mamy coraz lepsze artykuły. To jest cud. Ale wydawałoby się, tak, mamy już fajny artykuł. A gdzie tam? Klikniemy teraz na dzisiaj, co się dzisiaj z tym artykułem dzieje i mamy na górze, że trzeba go ulepszyć. On nie jest wcale taki dobry, nie. Jego trzeba ulepszyć i obecnie ludzie pracują w takim specjalnym wiki projekcie, który się zajmuje doprowadzaniem artykułów, przynajmniej do tak zwanego stanu dobrego, żeby on wreszcie dostał tą ocenę dobre. On nie jest dobry, nie! Więc to jest właśnie, no i tutaj mamy tych przypisów już 104, jest liczba przypisów, mamy bibliografię, no naprawdę ten artykuł jest imponujący, jakby wziąć jakąkolwiek inną encyklopedię i porównać, co jest o Polsce, to jest fantastyczne, ale nie jest jeszcze takie dobre, tak, musimy to jeszcze poprawiać, więc to jest... Ja tego, tak jak KPJS też mówił, że on nie rozumie, jak to się dzieje, tak? Tak źle traktujemy ludzi, ciągle tego jest tyle fajnego. No i teraz przyszłość, tak? Jest tak, że wszyscy mamy świadomość właśnie komplikacji kodu, tego, że bardzo trudno jest naukowców przyjąć, znaczy zachęcić do edytowania i wiele, wiele innych barier w rozwoju tego projektu. No i to nie jest tak, że nikt nic nie robi, bo amerykańska fundacja, którą no, ludzie często na nią psioczą, narzekają, że robi dużo głupich rzeczy, niemniej oni jednak tam trochę myślą o tym, co tu zrobić, żeby to szło dalej. No i między innymi istnieje taki usability project, który między innymi opracował tak zwaną nową skórkę Wikipedii. Ona się tak stopniowo i ona cały czas stopniowo ewoluuje w kierunku takim, że oni robią analizy, jak nowi użytkownicy wchodzący do Wikipedii trzymają największe problemy i to naprawiają. No i to trochę być może poprawia. I w ramach tego usability project też powstał właśnie nowy kreator ładowania plików. Ja tu może pokażę, właśnie mówiłem o tym, że ten wcześniej ten commonsowy, ten kreator ładowania plików, który jest w Wikimedia Commons, stary, był taki już skomplikowany i pokręcony, że naprawdę trzeba było mieć gigantyczną cierpliwość, jak się było początkującym edytorem, żeby przez to przebrnąć. No i zwłaszcza ten dół był koszmarny. Jak się system wymuszał, żeby wybrać którąś z licencji, i jak się na te licencje szło, to normalny człowiek nie wie, co to jest Creative Commons Attribution 3.0. Nie wie, co to jest Multi-License, CC BY-SA, NGRDL, co to za skróty. I każą mu tutaj wybrać coś z tego i on się gubił. I mało tego, on miał, ten szablon miał pułapkę. Jak się wybrało, to I don't know the copyright license, co większość normalnych ludzi w takiej sytuacji postawiona przed takim wyborem robiła.
To było figa, nie możesz załadować, bo musisz wybrać jakąś licencję, a jak nie wiesz w ogóle czyj to plik i tak dalej, to w ogóle nie ładuj. No i dzięki Bogu to się troszkę poprawiło, popracowali trochę nad tym i teraz to wygląda tak. To jest naprawdę gigantyczny moim zdaniem postęp. Tutaj jeszcze akurat nie pokazałem tam, jak się klika na to, jak skorzystać, bo od tego się zaczyna, to tam jest taki fajny obrazkowe wytłumaczenie, o co w tym chodzi. Potem się ładuje te pliki i potem jak się kliknie na uwolnij prawa, to tylko jest jeden wybór licencji CC BY-SA i on krótki taki tekst, który tłumaczy, że uwalniając to dajesz takie i takie prawa innym użytkownikom. Potem się daje krótki opis, co to zdjęcie przedstawia, klika się i OK, jest. I to jest naprawdę, naprawdę moim zdaniem fajne, aczkolwiek ludzie narzekają, że to na niektórych komputerach słabo działa. Niemniej jednak to jest gigantyczny postęp właśnie, który moim zdaniem powinno to wszystko pójść w takim kierunku, żeby normalny człowiek mógł w tym uczestniczyć. No i teraz mówiliśmy o projekcie Wyzwik, więc na Wikimanii w Hajfie, która była teraz w wakacje, już oficjalnie wielu pracowników fundacji łącznie i również Jimmy Wales mówili, że muszą to w końcu zrobić. Oni to obiecywali i walczyli z tym od lat. No i teraz krótko jeszcze chciałem, to też jest zabawna historia, bo chciałem zrobić taką małą wspominkę o takich edytorach, którzy już od nas odeszli, a którzy włożyli dużo w projekt i się okazało, że mam z tym problem. Mianowicie, jak kogoś pamiętałem i patrzyłem, czy on jeszcze edytuje, czy nie, bo chciałem tu dać ludzi, którzy już naprawdę nie edytują, no to się okazało, że ten ktoś jednak sobie edytuje coś od czasu do czasu. Nie jest jakiś bardzo aktywny, nie widać go w społeczności, ale czasem gdzieś coś poprawi i patrzę, ma edycję na przykład z września. No to mi tu już nie pasuje do tej tabelki. Także to też jest ciekawe, że ludzie tak łatwo z projektów nie odchodzą. Niemniej trochę ludzi odeszło. No i mamy tutaj na przykład jedną z osób, która naprawdę dużo wniosła do projektu Matusza, który czasem jeszcze bywa, zwłaszcza jak się w Warszawie odbywają imprezy nasze, to się pojawia na chwilę, ale mówi, że już mu żona, rodzina nie pozwala edytować. PWS to jest Polska Wolna Encyklopedia Sieciowa. To są ludzie, którzy byli od samego początku w tym starym projekcie. Mieliśmy też takiego wikipedystę Jonasza, który zajmował się imionami i robieniem haseł o odkrywcach i potem odszedł. Mówiłem też o Yodnamie, który razem ze mną, jak go najbardziej z tego pamiętam, tłumaczył właśnie artykuł o neutralnym punkcie widzenia i potem był takim tak zwanym NPOF-menem, czyli pilnował, czy w artykułach ta zasada jest przestrzegana. Była taka bardzo znana wikipedystka, o której mówiono, że być może to jest tylko taki awatar kogoś innego, Selena von Eichendorf, która, to idea była tego kogoś taka, żeby był idealnym, doskonałym administratorem i żeby trzymać się w reguł administrowania, być kulturalnym, grzecznym dla ludzi, ale poległa ta osoba. Ja pamiętam też takiego edytora Konia. On jest o tyle zabawny, że jak patrzyłem, on jest chyba rekordzistą w liczbie wprowadzonych błędów do Wikipedii. On pisał artykuły o substancjach psychotropowych, ogólnie biorąc. I na przykład nawstawiał chyba z ponad kilkaset struktur chemicznych, z których ponad połowa okazała się gdzieś w którymś miejscu błędna i została już dawno skasowana. Ale zrobił wtedy kupę roboty właśnie i Wikipedia wtedy była chyba jedynym miejscem, w którym był taki dosyć kompletny zestaw informacji o substancjach psychotropowych. Mieliśmy takiego edytora Togo, który się zajmował religią, był naprawdę chyba jakimś wybitnym religioznawcą i on potrafił doprowadzić do konsensusu nawet w takich hasłach jak Świadkowie Jehowy, czy jego naprawdę bardzo brakuje. Słyszałem, że on zmarł w ogóle. Merku czas. Dobra, i mamy jeszcze Joy Mastera, który też jest jednym z edytorów, który może był trochę kłopotliwy dla wielu osób. Pisał głównie o wojsku, pieskach oraz o Depeche Mode, tak?
I on też niestety zmarł, z tym, że on przestał edytować zanim zmarł, to znaczy on zmarł 4 listopada 2010, a 6 czerwca 2009 jest jego ostatnia edycja. I chciałem też jeszcze krótko wspomnieć o koledze Datrio, który był założycielem, takim główną siłą założycielską w Stowarzyszenia Wikimedia Polska i co ciekawe to był chłopak, który miał wówczas 17 lat. No i to już wszystko. Dziękuję i chyba nie przedłużyłem.